Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach i ostatnio w ankiecie na mod Wilkrik wybraliście Imperium Niemieckie. Monarchom. Nie będziemy zmieniać ideologii na SDAP, na faszyzm, będziemy grali monarchom. Było bodajże 40 głosów na Imperium Niemieckie, 20 na Austro-Węgry, czyli zagram Niemcami. Oczywiście tutaj działa Sunflower, ale ja nie zbustuję żadnej nacji, bo czytałem na forum, w komentarzach, że, znaczy na forum, czytałem o opinii tego moda, że Sunflower może bugować trochę grę, tak samo jak Historical AI Focuses, więc to sobie zostawimy oczywiście regularny, no i wiecie co, zaczynajmy. Wybraliście sobie Imperium Niemieckie, Wielkie Imperium Niemieckie i już wam może opowiem na samym początku. Imperium Niemieckie nie będzie szukało zbytnio sojuszników. Jak mam być szczery. Od razu na samym początku wam coś powiem. Dużo osób się mnie pyta, Kałach, czemu ty tak oddychasz ciężko i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jestem ogólnie zdrowym facetem, ale mam astmę. I czasami odpowiadałem wam już w Q&A. Czekajcie, bo odpowiadałem wam już w Q&A. Słuchajcie, włączyłem też wygląd jednostek. Nie wiem, czy wam się to będzie podobało, czy nie. No, zobaczymy. Standardowo zacznijmy sobie od badań. Oczywiście. Nie, ale błąd. Co ja zrobiłem? To... Aha, bo ja jeszcze nie mam siły politycznej. Dobra, nieważne. Budowy. I na modzie Wilkrik było coś jeszcze dostępne? Nie. Czy to jest na pewno Wilkrik? Tak. Czekajcie, tutaj... I co bym jeszcze sobie chciał zbadać? Spadochroniarzy. Dlaczego spadochroniarzy chcę badać tak wcześnie? Ponieważ muszą mi się jak najszybciej wybadać. Teraz co bym chciał? Chciałbym na pewno dwie fabryki cywilne zbudować na sam początek. Czego mi brakuje? Oczywiście brakuje mi ropy. I to jest normalne, chociaż gumy mam nawet dużo. Czekajcie, National Focus, agresywna polityka, modern politycy, czyli to będzie demokracja, tutaj będzie monarch. Okej. Okay. Ja sobie tym razem... Poczekajcie, tutaj mam extra research slot, czyli musiałbym to, o kurde, czekajcie. Requires all of the following, czyli musiałbym zrobić coś takiego jak development of Africa i African industry, czyli to i to. No powiem wam, że będzie ciężko. To jest infrastruktura. Wiecie co, pójdziemy sobie w agresywną politykę. Nie chcę jeszcze zbytnio inwestować i tak dalej, i tak dalej. Zajmijmy się naszymi flotami może na początek, ok? Mam 11... To wiecie co, ja poświęcę to wszystko głównie, czekajcie, tu sobie dam chociaż w 3 konwoje, a tutaj resztę dam w niszczyciele, wiecie? W ten sposób i niszczycielom każe się wystawiać tutaj w Gdańsku. Okej, czyli to mamy z głowy, bo tylko inwestuję w niszczyciele. Weźmy sobie moje wszystkie, dosłownie wszystkie siły powietrzne. Nawet ze statków, nie będę produkował tutaj bombowców morskich na statki i tak dalej. Weźmy je do jakiegoś lotniska. Okej, pięknie. Teraz sobie wszystkie, dosłownie wszystkie usunę. Okej, świetnie, wszystkie zostały zdelejtowane. No i mieliśmy teraz robić produkcję. Oczywiście lekkie czołgi to będzie coś, co będę potrzebował. Closer na pewno. Wiecie co, dodam tutaj sobie jeszcze tak, karier nie. Naval Bomber, czyli dodam sobie bombowiec morski, to będę na 100% potrzebował. Tactical czy Strategic? Poczekajcie, muszę sobie chwilę pomyśleć, wiecie? Strategic, a także Buildings and Infrastructure, Tactical... Okej, okay, bomb enemy, czyli zacznę robić to i to, wiecie? I jeszcze na sam koniec muszę zrobić transport plane'y dla moich spadochroniarzy. To te niech się robią już szybciej. Myśliwca sobie tutaj damy dwie fabryki. No i oczywiście otworzę sobie jeszcze jedną linię produkcyjną z bronią, z artylerią i z lekkimi czołgami. Ciap. Okej. Okay. Jakie ja mam tutaj dywizje, szablony dywizji, Schwere Panzer Divisions i tu są heavy tanki, prawda? Czyli to są czołgi ciężkie, czyli muszę otworzyć też linię produkcyjną chyba dla ciężkich czołgów. Na to co zresztą zobaczymy, jak sobie odpauzujemy grę. Teraz sobie dodam jeszcze jedną w piechotkę. To dam na samą górę, to obniżę o 2, to obniżę o 3. Okej, wszystko jest koło siebie i jakoś to wygląda, prawda? Następnie. Jeżeli to zostało zrobione, jeżeli będziemy produkować fabryki, zobaczmy, czy Niemcy mają dalej tego cheata w sobie, ukrytego. Tutaj są nowe polityki, widzicie, polityka edukacji, polityka szkolenia, wszystko, polityka advisor, wiecie, to inaczej zostało przeniesione, prawa też są zrobione inaczej, regularny training, elite training, którzy mają więcej expa, wiecie o co chodzi, to będzie dobre do zmiany, to trochę Herzog Iron 3 mi przypomina,
ale oczywiście Political Advisor, czy mógłbym sobie tutaj wybrać tak, Silent Workhouse, czyli Rudolf Hess i oczywiście jest tu jeszcze ten Silent Workhouse, tak, czyli tych dwóch panów będę brał na samym początku. Odpauzujmy sobie grę na najmniejszej prędkości, oczywiście brakuje mi tutaj znowu troszeczkę ropy. Zostawmy to w welcome, tutaj jest ta modyfikacja, w to już sobie graliśmy. Chciałbym sobie zebrać moje wszystkie floty, nawet floty z tych najdalszych wysepek przy Japonii, ponieważ te floty będą mi potrzebne do walki z Anglią. Zbierzmy teraz swoje wszystkie dywizje w Europie, zróbmy z nich, ojejku, ale one są fajnie wyszkolone. A jak wygląda tutaj taki... nawet jest spoko, 18 tutaj, dobra, troszeczkę expa będzie potrzebne. Tutaj dywizje afrykańskie, tutaj dywizje w Afryce, German Empire in Africa. Stwórzmy sobie tutaj po prostu jakąś taką armię interwencyjną, ok? Na przykład tę piechotę, wszystko stąd zabieram, wiecie? Bo tutaj to mi nie będzie potrzebne, bo posłuchajcie mnie teraz bardzo uważnie, nawet gdy te terytoria stracę, gdy stracę ten przyczółek, gdy stracę tą wysepkę, gdy stracę tę wyspę, gdy stracę to... To nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze to jest pokonać Anglików, Francuzów i Związek Radziecki, który oczywiście ma tutaj bardzo, ale to bardzo ciekawe, w oknach ma tutaj bardzo ciekawe wybory, wiecie. Może organizować kupy na Ukrainie, kupy, gdzie to było? W Finlandii, stage kup, może też stawiać im ultimatum, no bardzo ciekawe wyjście. Okej, czekajcie, czyli moje dywizje stoją, dobra. Te dywizje będziecie graniczyć typowo z Anglią i z... O kurde, to tutaj też musicie pograniczyć trochę. Czyli was biorę tu. W tą piętnastkę sobie dupnę, może to trochę ahistorycznie, no ale w końcu gramy na ahistorycznym modzie, więc dupnę sobie von Rundstedta. I niech te dywizje wszystkie się tam przejdą, prawda? Okej, świetnie. Z tych 60 dywizji musimy sobie wybrać co najmniej 3 generalicje, więc ja może na początku wybiorę te dywizje czołgów lekkich i średnich i zobaczę, na czym my stoimy, ok? Czyli wybiorę też tą piechotę zmotoryzowaną. Tutaj mam 3 dywizje takich prociężkich czołgów. No i to chyba będzie na tyle, tak? Kurczę, bo tu mi musicie poczekać, bo tutaj mi zasłania znaczek z nagrywaniem. Ok, czyli tylko jedna dywizja została. Spoko. Spoko. Czyli wybiorę sobie ciebie i tutaj mam tak, 13 dywizji. I co ja bym chciał zrobić? 13 podzielić na pół, to będzie po 7, tu będzie 6, tu będzie 7. Okej, dobra. Teraz dodawajmy sobie do nich piechotę. Pierwszą armią taką zmotoryzowaną, pancerną, chciałbym, żeby dowodził pan von Manstein, a drugą Erwin Rommel. Okej. Armią Mansteina, tylko słuchajcie, ja tego nie będę robił. To jest tak, prowizorycznie. To będzie armia... pierdolu, że tak brzydko się wyrażę, musicie mi wybaczyć. I do armii Mansteina musimy sobie troszeczkę piechoty dać. 3, 4. Okej, dobra. Czyli armia Mansteina już jest pełna. Gdzie bym chciał armię Mansteina ustawić? Wiecie co? Armię Mansteina na razie sobie ustawię na granicy austro-węgierskiej, bo jak widzicie, nie jesteśmy razem w sojuszu. Mam nadzieję, że ci panowie nie pójdą w komunizm i tak dalej, bo to by było bardzo ciężkie, gdyby Austro-Węgry dołączyły i stanęły po stronie Związku Radzieckiego. Jak wygląda w ogóle nasza frakcja? Mamy pod sobą Polskę, mamy przy sobie Bułgarię, mamy przy sobą Ottoman Empire nawet. Stoi po naszej stronie. Okej. Musiałbym sobie zaznaczyć... Dobra, 10 dywizji, czyli mam teraz 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3 i 24 dywizje, świetnie. Czyli armia pana Rommla tym razem chciałbym, żeby stanęła na granicy z Polską. Po prostu niech staną, tylko Polska to mój sojusznik, prawda? No ale chcę po prostu, żeby tutaj stanęli. W te 12 dywizji wrzucę sobie pana, którego bardzo lubię, Ernest von Hell, Ebhard Hell, przepraszam, Winter i Fort Ataki i tak dalej, i tak dalej. Ty będziesz stał tutaj i ja ci dorekrutuję jakąś piechotę, okej. Okay. Tutaj Rundstedt jest full, że tak powiem, ogarnięty. Te 3 dywizje kawalerii i jedna piechota niech stanie tutaj, po prostu, nadzwyczajnie w świecie. Wiecie co, dajcie mi jeszcze znać, jak z dźwiękiem, bo nagrywam to
wszystko razem, jednym programem. Już nie nagrywam dźwięku osobno, bo się chyba nie opłaca, prawda? Czekajcie, to jest ok, to jest ok, to jest ok. Produkuje się fabryka cywilna. Przyspieszmy troszeczkę rozgrywkę i zobaczmy, ile ja siły politycznej. German Supremacy plus 50 dostaje, Aggressive Policy minus 1, ok, Power Change 1,50, czyli jak sobie wybiorę na przykład tutaj Hessa, to będę dostawał jeszcze więcej, Martina Bormana jeszcze więcej siły politycznej, czyli wtedy będę w stanie sobie wybrać tutaj Blitzkriegi, piechota, widzicie, armia i tak dalej, infantry, co tutaj potrzebuję? Recognize Oberste, ok, czyli to będzie mi jakoś bardziej potrzebne. Czekajcie, czy jak pójdę w Aggressive Policy, to będę musiał zrobić to i to. Chyba, że po prostu pójdziemy Plagueis Med 1 i tutaj coś z Bałkanami pokombinujemy, z Litwą. Nie, to są staty bałtyckie, nie Bałkany, przepraszam. Tutaj będzie chyba nie. Cholera, gdzie to jest? Ale zobaczcie, tutaj w drodze demokratycznej mogę sobie wybrać Civilian Industry, a tutaj niestety takiego boosta nie mam. Więc to może być Paris Question Treaty of Nuremberg, wiedziałem, czyli Paris będzie szedł w stronę taką bardziej... To mi da monarchy support, to by mi dało infrastrukturę, to by mi dało lepszych oficerów. Kurde. Wiecie co, zrobię tylko to, jeszcze tak na szybko. Jezus Maria, ja mam 250 flotyl. Okej, wybierzmy sobie wszystkie statki podwodne i weźmy je do innego portu oczywiście. I 188 flot. Okej, hiszpańska wojna cywilna. Szczerze nie interesuje mnie nawet tam, kto tam wygra. Karl Dunitz, ty na pewno tutaj nie pójdziesz. Ty pójdziesz tu. I ty pójdziesz tu, będziecie dowodzili we dwoje takimi wielkimi flotami. Nie interesuje mnie, kto wygra tutaj w Hiszpanii. North Africa, czyli tutaj, ale przecież patrzcie, ja tutaj nie mam jednostek, czyli to widać, że ten mod jest jeszcze troszeczkę zbugowany, powiedzmy. Okej, świetnie. Czego ja najwięcej potrzebuję? Potrzebuję najwięcej ropy. Czyli ze Związkiem Radzieckim jeszcze nie mogę wchodzić w jakieś stany wojenne, coś w ten deseń, bo muszę od kogoś tą ropę brać. Zresztą sądzę, że pokonanie Francji jako pierwszej byłoby naprawdę dobre i sądzę, że we Francji zacznie support the fascist. Ej, coś tu się dzieje, patrzcie. Oni nie poszli w support the komunizm, Francuzi poszli w support the faszyzm. To jest bardzo ciekawe. Cholera, oni tutaj mogą później wybrać coś war preparations, Invite Spain, Invite Ukraine, tutaj, aha, czyli to wszystko i tak będzie działało przeciwko mnie. Dobra, weźmy sobie teraz od razu tutaj Rudolfa Hessa i zobaczmy, jak ta siła polityczna skacze. No 1,80 dziennie, czyli rzeczywiście 15% więcej. Jak sobie wezmę tego drugiego pana, to będę miał dwa siły politycznej dziennie. Wiecie, co to znaczy? Dziennie mieć dwa siły politycznej w Herz of Iron. To jest bardzo, ale to bardzo dużo. Będziemy mogli bardzo szybko zmienić swoje prawa i tak dalej, bo potrzebujemy Partial Mobilization, żeby te fabryki ruszyły, żeby to wszystko zaczęło się dziać, żeby to wszystko zaczęło się ogarniać. Czołgów lekkich potrzebuję, na pewno będę potrzebował czołgów ciężkich. Chyba, że po prostu, patrzcie, wiem co zrobię. Pan Manstein ma tutaj dwa ciężkie czołgi, dwa Infantry Division, nie, jeden ciężki czołg. Zamienię go na lekkie czołgi, czyli na Panzer Division. Pan Rommel ma tutaj moje ciężkie czołgi, czyli to zamienię na Panzer Division. I czy ja bym mógł teraz to usunąć? Mogę, ale tego nie zrobię, bo sobie zostawię później do edycji szablon tych ciężkich czołgów. A lekkie czołgi, no lekkie czołgi nawet wyglądają. Niestety, dlaczego to robię? Nie stać mnie na produkowanie ciężkich czołgów jeszcze. Czekajcie, zaznaczę sobie wszystkie te teatry. I na razie nie muszę nic szkolić, czyli jestem takim farciarzem, ale doświadczenia armii niestety nie będę dostawał, więc no, taki win-win powiedzmy. Wyposażenie piechoty się jakoś robi. Jak to w ogóle z moim wyposażeniem? 100 artylerii, 2000 broni, support equipment, wychodzimy już na minus. Czekajcie, reorganize to. Czy ja bym chciał tutaj coś zbudować? Study New Doctrine, Naval Doctrine, Air Doctrine razy 2, czy... O kurde, to jest bardzo takie... Weapon Research, Tank Research. Wiecie co? W to pójdę. Włochy wypowiedziały wojnę Imperium, tu Etiopii. Wezmę sobie oczywiście państwa. No i na razie, panowie, jedyne,
co mogę wam zaoferować, to czekanie, prawda? No bo nic się tutaj raczej nie będzie działo. Na Francję będę musiał sobie jakieś potężne siły przygotować, ale to naprawdę, naprawdę potężne muszą one być. Przecież jak ja mam tutaj Strasburg nawet mam, o kurde, 1000 samolotów. Mam tu jeszcze gdzieś lotnisko, 200 samolotów, o kurde. Czyli tutaj na pewno musiało będzie stacjonować 1000 myśliwców, ale ja na razie posiadam tylko 150 BF-ów, więc to jest naprawdę nic. Okej. Okay. No powiem wam, że te samoloty jakoś tak nawet 2 na 10 się robią, nie? Tutaj już mi się zaczynają budować fabryki, co jest bardzo dobrym znakiem. I ja sobie dodam tą fabrykę w support equipment. Już się robi 6 tygodniowo, nie jeden, więc jakoś to powinno wyjść. Spróbujmy sobie porekrutować troszeczkę piechoty. Jak by to wyglądało? 500 equipment of infantry, 600, a jeszcze jedną jak dodam? No to wyjdę troszeczkę na minus, ale to się powinno ustabilizować, więc spoko. Rekrutujmy sobie dywizję armii. Kawaleria to wszystko musi niestety. Kolonialen Truppen, o kurcze, czyli to wy jesteście na pewno konol... Tak. O, siła polityczna, czyli weźmy sobie teraz jeszcze raz Silent Workhouse i mamy 2.25 siły politycznej dziennie. No to już będzie szybko, poczekajcie. Chcę zrobić support weapons. Oczywiście, zrobię to, żeby mieć chociaż na 36 rok w razie szybszej eskalacji konfliktu. 240 dni konstrukcje, bardzo dużo, ale muszę to zrobić, żeby budowle były szybsze. No i teraz czekamy sobie do 150 politycznej siły. O kurcze, ej! Coś tutaj mi wzrasta, tylko co... A to jest na minus 3, prawda? Tak, tak, demokratyczna spada, na szczęście, jejku. Minus 3. Can create factions. Okej, okay, spoko. Czyli ja na początku chcę zrobić tak, Study Army Doctrines. Czy chcę zrobić jakąś tank reformę? Zaraz sobie, muszę sobie zerknąć w badania, wiecie? Ha, tutaj jest 600 dni. I jestem teraz w kropce na D, bo nie wiem co zrobić, czy pójść tutaj w armii, czy zrobić tutaj coś takiego jak African Industry i tak dalej, chociaż chyba to powinienem robić od samego początku. Mamy rok 36, wiecie co, targnę się na to na razie, o. I na razie jeszcze nie będę nic praktycznie robił, więc... Ale fajnie, zobaczcie, tu się szkolą, ci wyszli już 900 sztuk broni na plus, 1000, przepraszam, ci są na minusie, ale oni wyjdą na plus. Tutaj się robi, siła polityczna będzie mi rosnąć jak popieprzona i to jest dobrze, bo teraz sobie będziemy zmieniać tutaj prawa. Czekajcie, co ja potrzebuję najbardziej, co ja bym potrzebował? Czołgi lekkie potrzebuję. Wyposażenie piechoty, może, wiecie co, podciągnę sobie jedną linię wyposażenia piechoty, żeby to były po trzy, niech się robią po... Dobra, już podciągnę na full, muszę jakoś ten przemysł po prostu rozbujać, tylko nie mam jak to zbytnio zrobić, mam 500 tysięcy ludzi na limited conscription, olimpiady i tak dalej, okej. Okay. German tutaj, monarchia, support plus 10, o to mi właśnie chodzi. Czekamy na 150 siły politycznej. I chyba wtedy będę w stanie, zaraz wam powiem. Dobra, no, weźmy się na to. Chyba wtedy będę w stanie zmienić sobie politykę na... Partial Mobilization. Tak mi się wydaje, że to będę mógł ogarnąć, nie? Bo tu będę miał wtedy Military Construction Factory Speed plus 10. Oczywiście będę miał plus 15 World Tension. Tutaj potrzebuję more than 15% World Tension, czyli War Economy. Jeszcze jesteśmy od tego bardzo daleko, żeby to wymienić. Okej, okay, czy mogę to zrobić? Mogę zrobić Partial i oczywiście na to się bujnę. I teraz mam, zobaczcie ile fabryk zaczyna mi produkować od razu, od samego początku tutaj... Fabryki wojskowe, prawda? Czyli ja od razu się na to targnę. Róbmy tych fabryk wojskowych jak najwięcej, bo będzie nam ich bardzo, ale to bardzo dużo potrzebnych. North Africa, to mnie bardzo irytuje. Dlaczego ja mam tutaj... Dobra, usuń mi to. Bez planów. Ile tutaj dywizji stoi? Ile tu jest przydzielonych do tej linii? No trochę, dobra. To chociaż dwie dam tutaj? No nie wiem, zobaczymy.
Panie Runsztedt, ty będziesz miał... Wiecie co, w sumie cholera, wiecie co, ja się boję tutaj eskalować ten konflikt w Afryce. Ja tak nie lubię walczyć w Afryce, a znowu nie oddam im za darmo terytoriów, prawda? Dawaj, jeszcze więcej czołgów. Dwutygodniowo. Tutaj by powinno być powyżej 3-tygodniowo już, jeżeli zwiększam wam produkcję. Tutaj nareszcie się jakaś piechota zrobi. Mam już 3000 na plus. Czekajcie, jakbym jeszcze wam dziabnął jeszcze jedną. To będzie 2000 i tu będzie na minus. Okej, dobra, dobra. Niech będzie, niech będzie, niech będzie. Rozbujajmy ten przemysł. Oczywiście to będzie moim priorytetem doprowadzić na razie na pierwsze linie, bo najwięcej moja tego piechota będzie używała. German imperialism, to mi da duży boost, teraz robimy agresywna polityka, ale patrzcie, to nie będzie trwało 70 dni, tylko 50, o kurde. Później sobie zrobię to, to trwa 70 dni, a to trwa 100 dni, czyli zrobimy sobie i to i zrobimy sobie tutaj takie rzeczy jak subjugate, Latwia, Lituania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Albo sobie pójdziemy w kolonizację Krimei i tak dalej, tak, Anschluss of Crimea, invite Ukraine. Nie wiem, czy Ukraińców zaproszę do sojuszu tak szczerze, no ponieważ, no chyba wiecie, no. Oni nie będą zbytnio użyteczni. Ile wy macie w mocie, ile wy macie w ogóle Ukraińcy dywizji? 20 do 30, no. To macie, no, 16-37, fabryki cywilne nic, samoloty nic. Ruscy za to potężni, bardzo. O, dzień dobry. Panie Trocki, rządzi pan Związkiem Radzieckim. Czyżbyście wy poszli w coś takiego jak... Chyba tutaj coś Trocki. Tak, tak, tak. Czyli Stalin nie doszedł do władzy w Związku Radzieckim. Ale chyba to i tak nie uratuje... Czekajcie, Italy took three states. Dobra, ty będziesz moją nową armią. Czy ja ciebie chcę szkolić? Czekajcie, o właśnie, civilian nie... Military Factory Construction Speed. To jest to. Poszło. I tutaj Standard Education, Advanced Education, Research Time, ale Factory Output mi to daje plus 10. No w sumie... Okej, czyli to i to się zrobiło. Teraz chcę na pewno jednym projektem zrobić to. Drugim projektem mogę pójść w Arte. Ale czy ja chcę robić Arte? Tutaj nic mi nie będzie potrzebne. Ja widziałem, jak gra ten, bodajże Daniel z Paradoksu. Trochę go podpatruję jako gracza, muszę wam się przyznać, bardzo, tutaj. O, Land Doctrine, ale dlaczego my poszliśmy w Delay, Superior Firepower? No dobra, wiecie co, zróbmy ten Superior Firepower. Nie będziemy tutaj szli tak typowo blitzkriegowo. Czekajcie, jak wy zaczniecie trenować, zaczniecie palić zapasy. 1200, dobra, to idzie do przodu. Czyli jeszcze da się to zrozumieć, prawda? Powoli powiększamy. Okej, mogę zrobić to. A gdzie jest tutaj colonization of Crimea? Czyli zrobimy sobie to. Siła polityczna rośnie zajebiście szybko, jak mam być szczery. Może nawet się rypniemy jeszcze na war ekonomii, chociaż tutaj by mi się przydał mobile warfare i to mi w ogóle nic nie daje teraz, szczerze. Jedyne, co bym chciał sobie tutaj wybrać, to pana Schurnera, chyba tak to się czyta, i piechota, później armor geniusz, a później jakoś... Bomber Interception albo coś w tym stylu, Closer Support, chyba sobie weźmiemy na bombery, bo tutaj właśnie będę musiał też wyprodukować, jak wiecie, spadochroniarzy, którzy zajmą tutaj Anglię, prawda? Tutaj się robią te dywizje, czekajcie, jakbym je tak wcześniej wystawił, to jakby to wyglądało? Okej, okay, wystawiam was wcześniej, 2700 potrzebuję wyposażenia piechoty, teraz 600. Okej, okay, dobra, czyli dołożę jeszcze jedno i działajcie. Szkulcie się, szkulcie się, szkulcie się, chłopaki, bo będziecie potrzebni tutaj do zatrzymania tej wielkiej, potężnej armii francuskiej. Zobaczmy, co tutaj zaczyna dominować we Francji. We Francji zaczyna dominować faszyzm. Nie komunizm, nie demokracja, tylko Francuzi wybrali jednak drogę faszyzmu. Bardzo ciekawe, ale niestety jakieś sojuszy dłuższych, głębszych z nimi, no... Nie zapatruję się jakoś fajnie na sojusz z Francją i raczej na pewno tego nie będę wybierał. Pierwszym moim krokiem to będzie pokonanie tych panów. Greater Austro-Hungary. Chciałbym im dokopać. Czy tutaj zyskuje komunizm na władzy? Poczekajcie. Nie, traci. Demokracja? Demokracja zyskuje, a monarchia traci. O kurde. Z kim wy jesteście w sojuszu? Z nikim, okej. Okay. Czyli wiecie co... Zrobimy troszeczkę 290 dni, 50 siły politycznej, YOLO kałach. Musimy uzasadnić jakoś im wojnę.
Pan Rommel został przydzielony na granicy z Polską. Panie Rommel, zostanie pan przydzielony na granicy z Austro-Węgrami. I panie Manstein, pan będzie walił tutaj. No tak, pan Manstein ma atakować tutaj, pan Rommel ma atakować te terytoria. Okej, świetnie. Przebazować, przerobić się. Dobra, widzę, że mamy 25 minut, a to pociągnę jeszcze ten odcinek z minutę, dwie. Niech te dywizje się przebazują, niech te dywizje sobie przejdą. 1200 samolotów, to ja na pewno, widzicie, muszę wystawić tutaj tak 200. Czy mam jeszcze jakieś myśliwce? Mam coś tutaj. No dobra, no tyle, powiedzmy, nie? 450 myśliwców, to sobie podzielimy na dwóch. Czyli to się zrobiło, świetnie. Podciągnijcie mi arty do pierwszego poziomu, czołgi, to jest też bardzo ważne, ciężarówki do trzeciego, a myśliwce już muszą pójść, jolo, muszą pójść bardzo do przodu, do góry i tak dalej. Będę musiał się zabezpieczyć też. Czy wy macie jakieś guarantee independence od kogoś? Nie, ale bardzo długo trwa tutaj, wiecie, ten cel wojenny. Oczywiście tutaj sobie zrobimy buścika na piechotkę, bo tym będziemy głównie atakować. I czekajcie, jak tutaj mam myśliwce, prawda? To chciałbym, żeby tutaj podzielić to na pół i to, więc to bym chciał po prostu, żeby broniło moich ziem. To ma atakować tutaj nad Czechosłowacją, a te 200 myśliwców mogą nad północnymi Bałkanami latać. Świetnie. O to mi głównie chodzi. Czekajcie. Czy to jest ok? No myślę, że tak. Tu by jeszcze jakieś bombowce się przydały, ale dobra, wiecie co? To już zrobię w następnym odcinku. Ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za uwagę. No i polecam zajrzeć w playlisty w prawy górny róg. Widzimy się w przyszłych materiałach. Hejka!